Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o książce, której powstaniu towarzyszyłem od zarania. Chociaż sam nie napisałem w niej ani jednego słowa, ale czuję się trochę jej ojcem chrzestnym. Ewa Białęcka, tkacz iluzji, zbiór opowiadań. Jest to chyba najpiękniejszy debiut, jaki może się trafić początkującej autorce autorowi. Zaczęło się od jednego z konwentów fantastyki w pierwszej połowie lat 90., kiedy ja byłem już autorem bodajże trzech wydanych powieści. I kilku opowiadań wydrukowanych w Nowej Fantastyce, i to właśnie jest fakt kluczowy dla tej historii. Chodziło o to, że wydrukowałem te opowiadania w jaskini Lwa, za którą w tamtym czasie uchodził, no i długo jeszcze, uchodził dział Polski Nowej Fantastyki. Kierowany przez świętej pamięci Macieja Parowskiego, który był po prostu postrachem autorów, zwłaszcza debiutantów, no ale też również autorów mających jakiś dorobek, jakąś własną wizję, która ciągle ścierała się z osobistą wizją literatury Maćka Parowskiego. No, to jest długa historia, którą najkrócej można podsumować słowami, jak ktoś to kiedyś powiedział, że wszystko, co najlepsze, co zrobiono w polskiej fantastyce, albo zrobiono z Maciejem Parowskim, albo przeciwko niemu. No, dość powiedzieć, że grupa autorów, którzy nie mogli się dogadać z Maciem Parowskim co do swojej wizji fantastyki, założyła pismo Feniks a relacje pomiędzy obiema redakcjami układały się dosyć burzliwie przez całe lata 90. I otóż w środek tej wojny na konwencie wkracza początkująca autorka Ewa Białęcka, która po prostu nasłuchała się opowieści o tym strasznym Macieju Parowskim i zwyczajnie bała się pójść w to oko cyklonu ze swoim maszynopisem. No więc zgłosiła się do mnie na konwencie jako do starszego kolegi. Wręczyła mi maszynopis tkacza iluzji z prośbą, żebym to przeczytał i żebym to ja zdecydował, czy to opowiadanie należy pokazać Maćkowi Parowskiemu, czy też albo mam je zwrócić autorce z jakimiś tam uwagami. Sama Ewa za bardzo się bała iść, wysłać to opowiadanie do Nowej Fantastyki. No i tak zrobiliśmy. Przeczytałem to opowiadanie. Byłem nim trochę zdziwiony, trochę zaskoczony, ale stwierdziłem, że coś w tym jest. Pokażę to Maćkowi Parowskiemu. O ile ja tkacza iluzji oceniłem, przyznaję z lekką rezerwą, ale stwierdzając, że spełnia on warunki druku w Nowej Fantastyce. No i zaniosłem go do Maćka Parowskiego. Tak Maciek zareagował na to opowiadanie z absolutnym entuzjazmem. Wziął je natychmiast do druku. No, to były czasy, kiedy Parowski naprawdę miał nosa do polskiej fantastyki. Potem zaczęło być z tym różnie. Potem zdarzyło mu się już odrzucać opowiadania, które potem dostały nagrodę Zajdla. Tutaj przypadek Anny Brzezińskiej i przypadek Antoniny Litkę, ale wtedy na Ewę Białęcką zareagował od razu odkryciem. Tak, to jest, to jest naprawdę talent. Natychmiast wziął to do druku. No i jego diagnoza została podzielona przez rzesze czytelników, bo rzeczywiście opowiadanie wszystkich zachwyciło. No i w następnym roku Ewa dostała za swoje debiutanckie opowiadanie nagrodę Zajdla. No, ja mogłem sobie wtedy trochę w brodę pluć, bo akurat, akurat byłem kontrkandydatem Ewy y, z moim pierwszym opowiadaniem z cyklu o redaktorze Tomaszewskim, Pacykarzem, y, które też było nominowane i typowane do Zajdla, ale... Y, Przegrałem akurat bezpośrednio konkurencję z Ewą, którą sobie sam tutaj na własnym łonie wyhodowałem. No dobrze, ale odegrałem się w następnym roku, bo to znowu konkurowaliśmy z Ewą, ale tym razem ja wygrałem z noteką 2015. Więc stratny się nie czuję. Natomiast Ewa, no jak łatwo się domyśleć, początkująca autorka, która na dzień dobry bierze wszystko i jeszcze zyskuje tytuł pierwszej damy polskiej fantastyki. No, Ewa po prostu dostała skrzydeł. I pamiętam, jak właśnie pisała kolejne opowiadania do tej książki, regularnie do mnie dzwoniąc i prosząc o rozmaite konsultacje historyczne, militarne, socjologiczne, i tak dalej. Akurat nie musiałem jej poprawiać jako redaktor. Sama z siebie pisała całkiem dobrze. Nie było takich problemów ze szlifowaniem stylu. To rzeczywiście samorodny talent. Jak tak przeglądałem teraz po latach tą książkę, szykując się do tego nagrania, no to sobie uświadomiłem, że jednak sporo rzeczy fabularnych dziejących się w tej książce zapomniałem. tak na dobrą sprawę jedyne, co mi utkwiło w pamięci, to to, że główny Bohater został pogryziony przez swojego przyjaciela Smoka. I to był pewien dramat pomiędzy nimi. Jak do tego doszło i czym się to skończyło, to tutaj mogę polecić, Ale, Właśnie to, co zapamiętałem z tej książki, to nie tyle jej treść, co właśnie ten niesamowity, pozytywny entuzjazm, tą energię i pasję Ewy, kiedy ona po tym sukcesie tkacza iluzji zabrała się za tworzenie całego tego cyklu opowiadań. No rzeczywiście, dostała dziewczyna skrzydeł i pracowała aż furczało. I tak właśnie powstał ten zbiór opowiadań. Tak powstały jeszcze kolejne opowiadania Ewy, no bo szybko stała się autorką rozchwytywaną przez inne redakcje. I tu warto wspomnieć i opowiadanie Profesjonalizm Zabójcy Smoków, napisane dla takiego pisma Efemerydy. Złoty smok, które istniało bodajże dwa lata. To opowiadanie Ewy, pamiętam, czytałem płacząc po prostu ze śmiechu. Po prostu genialne, jak to smoczyca w ludzkiej postaci nawiązuje romans z zabójcą smoków takim profesjonalnym, ma się rozumieć. I po czym staje na uszach, robiąc najrozmaitsze podstępy, żeby ukochanego nie zjedli jej kuzyni i bracia. Mówię płakałem wtedy ze śmiechu. To były czasy, kiedy kariera Ewy się naprawdę rozwijała. Kiedy rzeczywiście nazywano ją pierwszą damą polskiej fantastyki, zupełnie bez ironii, tak było. I jak mówię, ta książka, tkacz iluzji, zbiór opowiadań to jest chyba najpiękniejszy debiut, jaki może się przytrafić początkującej autorce czy początkującemu autorowi. To naprawdę była piękna przygoda z mnóstwem pozytywnej energii. Tylko po debiucie. Należy się rozwijać dalej. No i wyglądało na to jeszcze przez kilka lat, że tak będzie. Mm, tak, a propos tych moich konsultacji co do tej książki, no mogę się pochwalić dedykacją od autorki to ja na przykład zadbałem, żeby magia w Lęgorchi przestrzegała. Zasady zachowania masy. Czyli jak gdzieś masy przybywa, to gdzieś jej musi ubywać. Taka była jedna z rad, które udzieliłem autorce, więc na przykład, jak pożeracz chmur, czyli smok, przyjaciel głównego bohatera, który przeważnie występuje w postaci psa, przybiera swoją smoczą postać, która jest znacznie większa. No to w tym momencie. Pojawia się niecka w ziemi, dookoła miejsca przemiany, ponieważ no, smok musiał skądś tą materię wziąć. No cóż, no wyszedł tu ze mnie chemik, no i właśnie namówiłem autorkę, żeby, przez, żeby jej magia przestrzegała zasady zachowania masy, żeby coś nie powstawało z niczego, ani coś nie znikało w niebycie. Taka taka jedna z moich autorskich sugestii starszego kolegi, która została zaakceptowana przez autorkę. No dobrze, ale gdzie jest teraz Ewa Białułęcka? No właśnie. I tu zaczynają się schody. No po wspaniałym debiucie przed czas. Na pisarską dojrzałość. I tu świeżość, tą debiutancką świeżość należało zastąpić pisarską dojrzałością. No i niestety ta pisarska dojrzałość w przypadku Ewy Białońckiej nie przyszła. Jej kolejne książki stawały się coraz bardziej pretensjonalne, coraz bardziej odwoływały się do tej chwil dawnej wielkości, no stanowczo zbyt krótkich, żeby na nich oprzeć karierę literacką. Ewa się niestety coraz mniej starała, coraz mniej przykładała się do pracy. Jej dzieła byłyby coraz bardziej pretensjonalne, niedopracowane, i w końcu ten tak wspaniale zapowiadający się talent, ten znakomity debiut, nie zyskał kontynuacji. Jest to smutna historia pozaliteracka. Każdy mógłby marzyć o takim debiucie, o takiej książce. Tak błyskotliwym początku, no ale nie o tak smutnym wypaleniu, które przyszło 5 lat po wydaniu tej książki. No ona się ukazała w roku 97. Potem Ewa przeszła do wydawnictwa Runa, założonego przez Annę Brzezińską. No i tu zaczęły się Zaczął się schyłek. Po prostu wraz z karierą Anny Brzezińskiej, wraz z wydawnictwem Runa, zaczął się w polskiej fantastyce feminizm. Znaczy, był on już wcześniej, były aktor autorki wyraźnie feminizujące w swojej prozie, jak najbardziej doceniane przez kolegów. Tutaj wspomnę świętej pamięci Krystynę Kwiatkowską. Pierwsze takie opowiadanie feministyczne w polskiej fantastyce, które ja kojarzę, to był rok 94, Katarzyna Urbanowicz, córka dwugębnej, pierwszy taki mocny, drapieżny feminizm. A więc feminizm jako, jako forma literacka, jako metoda literacka w polskiej fantastyce istniała od wielu lat. Natomiast na początku tego wieku. Feminizm wkroczył w fantastykę jako drapieżna, arogancka ideologia. No i niestety yy, Ewa Białęcka dała się na tą ideologię złapać. Nagle jej wytłumaczono, że nie musi się starać, ponieważ całkowicie wystarczy, że jest kobietą. I że to, jak ona pisze jako kobieta, no to będzie zawsze dobrze. A już zwłaszcza passe było słuchanie kolegów no między innymi mnie którzy jej mówią jak ma pisać. Nie no to było zupełnie niedopuszczalne. To był patriarchalny protekcjonalizm stał się nagle patriarchalnym protekcjonalizmem. To był że cytuję naukowczynię feministyczną, falocentryzm w polskiej fantastyce. A więc na rady kolegów po piórze należało się stanowczo wypiąć. No i niestety Ewa Białęcka dała się na to namówić. Jej kariera literacka zaczęła z roku na rok usychać. Aż wreszcie, no po prostu całkiem uwiędła. Autorka znikła. Ostatnie co o niej słyszałem, no to jest po prostu rozgoryczoną, zapomnianą pisarką. Ale jeszcze w końcu nie na tyle starą, żeby nie mogła się z tego podnieść żeby nie mogła się ogarnąć. No ale tutaj jest wiele czasu do nadrobienia. Pamiętam na początku tego wieku jako przyjaciel Ewy pozwoliłem sobie na ostrą krytykę. Napisałem sławny felieton w Informatorze Gdańskiego Klubu Fantastyki TKM. Może niektórzy pamiętają, co znaczy skrót TKM. Ja go tutaj nie będę przytaczać, bo algorytmy YouTube'a zaorają mi ten podcast. Tytuł był TKM. My będziemy facetami. Teraz my. Kobiety będziemy facetami. Tak scharakteryzowałem właśnie tą drapieżną, arogancką, feministyczną prozę. Która zaczęła się z początkiem tego wieku wraz z wejściem do fantastyki Anny Brzezińskiej, którą nawiasem mówiąc też broniłem przed tym, że Maciejem Parowskim też bardzo wysoko oceniałem jej opowiadanie, a kochał ją za strach. Mocno się o tą Brzezińską z Maciejem Parowskim kłóciłem. No ale w tym przypadku już starzejący się Maciek najwyraźniej stracił nosa. Ale wciąż pozostał człowiekiem, z którym bardziej warto zgubić niż z innymi znaleźć. No dobrze, ale wracając do Ewy. To jest przypadek pokazujący, jak niedźwiedzią przysługę. Wyświadcza kobietom feminizm. Próbowałem temu zapobiec, skończyło się to zerwaniem przyjaźni. Ewa nie przyjęła krytyki, uznała, że jest to moja złośliwość. Przyjaźń przepadła, bliska znajomość przepadła. Tak się składa, że Ewa jest matką chrzestną mojej młodszej córki. To też przepadło, zatriumfował feminizm. No i co z tego wynikło? To, to możecie sobie teraz wygooglać. Natomiast to, co mogło być, to jak ta proza, jak ten talent mogły się rozwinąć. To możecie sobie wyobrazić, czytając opowiadania zawarte w tej książce. A więc przeczytajcie to sami. Dziękuję.